Wraca do Państwa poranne studio telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam ponownie i w tym momencie, drodzy Państwo, połączyliśmy się z Ryszardem Czarneckim, europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący, czy się słyszymy? Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Ukłony z Brukseli. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie przewodniczący. I od razu pierwsze pytanie odnośnie słów premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze z weekendu w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy. Ta odpowiedź premiera, którą myślę wszyscy znamy, wywołała szerokie i bardzo emocjonalne komentarze ze strony izraelskiej i wydaje się, że gdzieś te napięte przecież już wtedy relacje Polska-Izrael zostały ponownie wystawione na bardzo mocną próbę. Na początek takie pytanie, panie przewodniczący, czy te słowa w ogóle powinny paść z ust premiera Mateusza Morawieckiego, czy może problem jest w reakcji po prostu Izraela? Pan powiedział przed chwilą, że reakcja była emocjonalna. Szczerze mówiąc, ja też tak myślałem początkowo. Mam jednak wrażenie, że ona nie była emocjonalna, że jest to w pewnym sensie wykorzystane jako pretekst. Gdyby premier Morawiecki wyraził się inaczej, to by się przyczyniło do innych słów lub do kogoś innego z polskiego rządu czy polskiego obozu władzy. Myślę, że szukało pewnego pretekstu. Zresztą ten dziennikarz pisze nie tylko dla New York Times, ale dla Yedot Achronot, a więc gazety izraelskiej wchodzącej na terenie państwa Izrael. To była klasyczna ustawka. Już nie będę tam wchodził w jego tam spójną narrację dotyczącą jego rodziny. To przypomina historię z innym z kolei już politykiem, a nie dziennikarzem z Izraela, panem Lapidem, który zarzucił Polakom to, że jego babcia zginęła na Polaków, potem okazało się, że obie jego babcie przyjechały po wojnie do Izraela, więc to było to kłamstwo. Tutaj też te pana Bergmana, te informacje też kupy nie trzymają, ponieważ wynika z nich, że jego mama, która miała po wojnie 5 lat, no, otrzymała medal od ministra edukacji, no, szczerze mówiąc, więcej niż jasne, ale nie wchodząc w to, chodzi już o reakcję polityczną. Premier Morawiecki nazwał rzeczy po imieniu. On w sensie faktograficznym nie powiedział ani niczego nowego, bo znane były fakty dotyczące getta w Warszawie, opisywane zresztą przez wielkiego przywódcę Żydów warszawskich, Adama Czerniakowa, w jego pamiętnikach. Znane były sytuacje z getta łódzkiego i tego, co tam się działo, co żydowskie służby porządkowe, policja żydowska, którą kierował pan Rumkowski, no, co czyniła. Więc to były rzeczy powszechnie znane. Natomiast to tutaj rozumiem, że szukano kija na Polskę i go znaleziono. Właśnie dzisiaj, specjalnie dzisiaj trzeba wykazać pełną solidarność z premierem Morawieckim, bo solidarność z polskim premierem, solidarnością z Polską. Polską atakowaną, bardzo niesłusznie oskarżaną, obrażaną. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę wykazanie jakiejś słabości z naszej strony byłoby znaczącym błędem i na to zgody być nie może. Krzyżowanie premiera Morawieckiego za jego słowa uważam za absolutnie niesłuszne, nawet jeżeli być może zerwał z pewną political correctness, z pewną polityczną poprawnością, która obowiązywała, ale sytuacja, mówię to wprost, sytuacja, w której w zasadzie Holokaust był potworną tragedią narodu żydowskiego, jakby wypiera, ma wypierać cierpienia innych narodów i martyrologię, akurat państwo polskie było państwem, które najbardziej ucierpiało ze wszystkich państw na świecie w wyniku drugiego światowego przez Niemców, a naród polski był na drugim miejscu
po Żydach, chodzi o te cierpienia, to wszystko powoduje, że my się nie możemy zgodzić na sytuację, w której mówi się w Włosie o Holokauście i wspiera się ludziom w Europie i poza Europą, że w zasadzie tragedia II światowej polegała wyłącznie na Holokauście. Tak, to rzeczywiście była tragedia największa, natomiast no, masowo był ekstremalny również naród polski, więc czy chociażby Cyganie, więc to nie można pozwolić na sytuację, w której de facto fałszywie się istnieje, prawda, ze względów politycznych, bo jest to potrzebne interesowi politycznemu takiego czy innego środowiska czy państwa. A czy zgodzi się pan przewodniczący z tezą, która mówi o tym, że ta cała sytuacja, ten cały spór dyplomatyczny w kontekście nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje, że nie byliśmy do końca przygotowani, aby odeprzeć właśnie ewentualne ataki w naszą stronę? Wie pan, no, powiem panu wprost, no, to przyjąłem troszeczkę takie oskarżenia wobec ofiary zapadniętej na ulicy, gdzie fachowcy po faktu mówią, no sorry, no ale no mógłbyś się tego judo nauczyć, no mógłbyś trochę tam jakiś technik karate mieć, a tak no dałeś się zaatakować, nie oddałeś, trzeba było być do tego bardziej przygotowanym, napady się zdarzają, no na miłość boską, no takie myślenie jest dosyć niebezpieczne. Ja powiem wprost, po raz pierwszy pojęcie polskiej budowy zostało użyte w Niemczech w latach 50. Wtedy władze komunistyczne nie reagowały. Dlaczego? Bo w interesie i władz komunistycznych, ale wszystkim Moskwy było to, żeby pokazywać obraz tej czarno-sycinnej, antysemickiej Polski, no, która oczywiście już przestała istnieć, bo teraz jest socjalistyczne państwo związane Onem Warszawskim, RWPG z Związkiem Sowieckim. I przez lata, kiedy te stereotypy i te haniebne no, defamacje oszczerstwa wobec polskiej historii były powtarzane przez prasę europejską, media europejskie, pozaeuropejskie i polityków, państwo komunistyczne nie reagowało, a trzecia RP to jest przykład państwa, gdzie tylko dzięki indywidualnym inicjatywom poszczególnych dziennikarzy czy dyplomatów na to reagowano. Nie było systemowego przeciwdziałania. Po latach zaniechań, tych grzechów zaniechań w kwestii walki z tymi fałszywcami polskiej historii, nagle państwo polskie no, w sposób systemowy, jednoznaczny, powstając z kolan, zaczęło z tym walczyć. I tutaj szok po drugiej stronie, bo oni byli tego przyzwyczajeni, oni przyzwyczajeni do polskiej bierności, że Polacy łykali to wszystko, te wszystkie oszczerstwa i że no, jeżeli procesowali, to w ostatnich latach może tam trochę tak cichaczem, natomiast w ogóle nie było woli państwa polskiego, żeby tą sprawę stawiać bardzo jednoznacznie, no bo to było niezgodne z pewnymi interesami, o których mówiłem, interesami tej polityki historycznej, no, która dawała przewagi polityczne. Dlatego też ta obecna reakcja jest tak silna, ponieważ no, myśmy zanegowali w sposób ewidentny całą dotychczasową, ten cały dotychczasowy deal, który polegał na tym, że Polacy siedzą cicho, dostają twarz, to nic nie mówią, tylko się kłaniają i pozwalają realizować obce interesy, także kosztem własnej historii. To się skończyło i muszę powiedzieć, że nawet najlepsze przygotowanie by nie zmieniło sytuacji, bo chciałem powiedzieć to bardzo wyraźnie, już kończąc, że my po prostu naprzeliśmy bardzo poważne interesy, tak? I to oczywiście, czy to na pewno nie chodzi tylko, że jest kampania wyborcza w Izraelu, oczywiście też o to chodzi, ale myślę, że problem jest głębszy właśnie w tym, że ta autentyczna polska, olbrzymia martyrologia, 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej, którzy zginęli, niemal co piąty obywatel polski zginął, prawie 20%, ponad 18% strat, tu chodzi o ofiary śmiertelne, gdy chodzi o polską populację, no to wszystko to są rzeczy niewygodne i mówienie o tym jest o tyle niewygodne, ponieważ to jakby no, trochę nie pasuje do tego obrazu, że Holokaust kropka.
Myślę, panie przewodniczący, że też jeżeli na przykład Niemcy znalazłyby się w takiej sytuacji dyplomatycznej, to kanclerz Niemiec Angela Merkel mogłaby liczyć na poparcie od lewej do prawej strony sceny politycznej. My takiego podejścia chyba musimy się jeszcze uczyć, bo szczególnie jeżeli chodzi o opozycję totalną, na takie poparcie dla premiera Mateusza Morawieckiego chyba liczyć na razie nie można. Znaczy, no, ale ja tutaj wejdę w słowo, no, przy taka sytuacja była, no, w Kresecie na przykład. Zapewniam pana, że wszyscy grupowania, i lewica, i ortodoksyjni Żydzi, i różne partie religijne, i Likud, no, by stanęli wszyscy jak jeden mąż. To jest oczywiste. A teraz właśnie przechodząc od tej kwestii, chcę zapytać o wybór pana następcy, panie przewodniczący, w Parlamencie Europejskim, który ma nastąpić 1 marca. Wszystko wskazuje, że profesor Krasnodębski ma zostać właśnie tym następcą funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. No ale jeszcze decyzja właśnie Platformy Obywatelskiej w ugrupowaniu Grzegorza Schetyny. Ta decyzja ma zapaść w ten piątek, 23 lutego, na posiedzeniu Zarządu Krajowego. Czy już teraz możemy się spodziewać tego, jaka ta decyzja będzie, czy na razie nie ma co tutaj o tym dyskutować? Niech pan nie przyniesie do tego dużej wagi. Ta forma jest takim ogonkiem, który nie macha chadeckim psem w Parlamencie Europejskim. Ta forma zawsze robiła to, co było, jakie było oczekiwanie ze strony Europejskiej Partii Ludowej. I to chciałem powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie. Natomiast no dzisiaj złożyłem swój podpis pod kandydatą Krasnodębskiego. Problem nie polega na tym, czy Platforma poprze, czy nie poprze, bo to ma charakter czysto propagandowy. Nie ma co na razie się tym interesować za bardzo. Natomiast problem jest taki, czy nie będzie innego kandydata, są na przykład przez liberałów, bo mówi się na przykład o Niemce z FDP, pani Gesine Meister, która w listopadzie, 3 miesiące temu, przegrała wybory na wiceprzewodniczącą Europarlamentu z włoskim eurosceptykiem Fabio Massimo Castaldo, przegrała o 100 głosów, ale oni ją wystawią, nawet nie oficjalnie w Verhofstadt, ale w porozumieniu z nim grupa posłów liberalnych. No to w tej sytuacji pewnej nagonki na Polskę sytuacja jest no wcale nie wiadomo, jak się zakończy. Także no, oczywiście wszystkie ręce na pokład, będziemy kandydaturę profesora Krasnodębskiego promować, zgłaszać, jeśli już się zgłaszamy. Na razie na forum naszej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Natomiast oczywiście to może być ciężki bój. Mam nadzieję, że zakończy się zwycięsko dla Polski. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, to wszystko w tym momencie. Po przerwie jeszcze zapowiedź tego, co dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa. Jakie są propozycje telewizji w Polsce.pl, propozycje, które zdecydowanie zachęcają, aby pozostać dzisiaj z nami.